Festiwal Bachowski to znakomita promocja Świdnicy. Wiemy o tym od kilkunastu lat. Specjalnie na te wydarzenia przyjeżdżają miłośnicy muzyki poważnej z całego Dolnego Śląska, także z Polski, a nawet z zagranicy, bo i takie sygnały mamy. Dzisiaj rozpoczynamy ten festiwal, może trochę kontrowersyjnie, może nietypowo, ale wyszliśmy z festiwalem w przestrzeń publiczną, stąd właśnie takie miejsce i krótki utwór Brahmsa, którym będziemy chcieli zachęcić, żeby skorzystać z tegorocznej oferty i przyjść na inne koncerty. Bardzo się cieszę, że czasem muzyka klasyczna i kultura wychodzi do ludzi, bo nawet kiedy ktoś nie jest tym specjalnie zainteresowany, może sobie w pewnym momencie nawet zacząć czegoś szukać na własną rękę i nawet jak jedna osoba znajdzie coś dla siebie, to chyba o to chodzi. No takie zaskoczenie to jest, ale da się słuchać coraz więcej ludzi. Troszkę przyziemne, bo chodzą, zakupy robią i rozprasza się. Trzeba się bardzo wsłuchać. Muszę powiedzieć, że to dla nas nowe doświadczenie. Nie mieliśmy jeszcze okazji w tym składzie występować w takim miejscu, ale mamy bardzo pozytywne odczucia. Czuliśmy, że ludzie nas słuchają, że są zainteresowani i może akustyka była dla nas no, taka zaskakująca lekko, ale ogólnie bardzo, bardzo jesteśmy zadowoleni. Ta batuta jest historyczną batutą odnalezioną w naszym archiwum. Jest bardzo starą batutą i proszę mi wierzyć, że jest ona bardzo pieczołowicie w naszej archiwum przechowywana. Jest wyjmowana na szczególne momenty, a takim szczególnym momentem jest inauguracja Festiwalu Bachowskiego. Mam nadzieję, że tutaj Państwo odetchniecie od codziennych trosk i gorączek, ale nasycicie się pięknem, które będzie Państwa prowadziło każdego dnia. I tego Państwu życzę. 18. Międzynarodowy Festiwal Bachowski uważam za otwarty.